Now.
30:46 to czas, który jesteśmy na tak zwanej średniej rundzie, to są przeszkody mecz 40. No i to są, bo są dwie tak jakby kwalifikacje, że są zawody na szybkość, czyli jak jest na przykład za przekroczenie limitu czasu, bo jest określony czas, w jakim trzeba przejechać ten dany parkour, to są naliczane dodatkowe sekundy, albo za zrzutkę też są doliczane dodatkowe sekundy. I są takie na też są na, i są zawody na dokładność, czyli za zrzutkę są doliczane punkty karne. Za jedną zrzutkę, jak spadnie jeden ten drąg właśnie, to są 4 punkty karne, a na tej szybkości są doliczane 3 sekundy. Tutaj są ludzie z całego świata, nawet tutaj na telewizorach się wyświetlają i mówią tutaj speakerzy z jakiego kraju. To rywalizują wszyscy. To jest naprawdę równa ilość zagranicznych osób z Polską, bo to są właśnie zawody czterogwiazdkowe. No to jest więcej z zagranicy niż z Polski po prostu naszych reprezentantów. Na pewno Andrzej Opłatek i Krzyczyński. Tak, to są nasi dwaj najlepsi jeźdźcy z całej Polski. Jarosław to na pewno nie jest. Agrohandel. No, Agrohandel. Lubię Agrohandel. Lubię Agrohandel, on jest. Ale dużo osób tutaj właśnie z Polski, co mamy, to są właśnie z tego klubu Agrohandel, bo to jest taki najlepszy klub no, i z rejonu właśnie tutaj Poznania nasz taki. I to jest też nasza duma Wielkopolski. To jest właśnie CSI 4, czterogwiazdkowe i to jest właśnie średnia runda 140 cm. I to jest o nagrodę Polskiego Związku Hodowców Koni. Ale to są też właśnie kwalifikacje do Grand Prix, które odbędzie się w niedzielę i jest takim jakby głównym zwieńczeniem tych wszystkich zawodów i to sami najlepsi. Jest już 4 dni to jest, bo codziennie są te konkursy, właśnie ta średnia albo mała runda i po prostu ci najlepsi przychodzą do tego Grand Prix w niedzielę, co jest i wtedy tam już można wygrać duże pieniądze albo samochód, co jest w nagrodzie, to jest samochód nawet jest. Tak, taki główny konkurs, najważniejszy, bo to są te pozostałe trzy są takie eliminacje. No, ale też mamy nie tylko skoki tutaj, tak? Bo... Tak, no dzisiaj jeszcze, oczywiście wczoraj było zaprzęgi, położenie, czyli to są, jest bryczka, są 4 konie podpięte. 2 luzaków i 1 powożący. Jeden powożący i oni na czas przejeżdżają przez różne, taki mają tor, taki slalom muszą przejechać. Taki tor przeszkód, no. To jest po prostu coś świetnego, jest pełna arena, wszyscy klaszczą, muzyka i to są takie super emocje. I, bo dzisiaj mamy jeszcze, co my tam dzisiaj mamy? Krosa mamy i mamy jeszcze potęga skoku, czyli to jest takie sprawdzenie jeźdźca i konia, że jest jedna przeszkoda. I konie nie mają jakby, tutaj mamy określone przeszkody i każdy jeździ taki sam. A tam jest tak, że jest przeszkoda i jak koniom przeskoczy, to później wyższą. Podwyższają i coraz wyższą, aż nie spadnie. Najwyżej. Tak. I to też to są po prostu już emocje, bo jak tam są dobre konie, to po prostu te przeszkody są już po prostu gigantycznej wielkości. Bardzo dobrze. Elegancko. Pięknie. No.
Dziękuję.